dynamiczny, tak jeden wątek napędza potem drugi wątek i rodzą się pytania, które budzą do różnych refleksji. Dlatego może teraz zacznę niekoniecznie od ojców Kościoła, tylko do takiej refleksji zachęcającej do postawy rzeczywiście apologetycznej. Apologetycznej. Na czym polega apologetyka? To pamiętamy 1 Piotra 3,15. Bądźcie gotowi zawsze do obrony tej nadziei. Apologia. Do obrony tej nadziei, która w nas jest. Stąd tak właśnie też chciałem zaapelować o tę postawę rzeczywiście bardziej apologetyczną. A dlaczego właśnie teraz? Dlatego, że tak jak słuchałem poprzedniej konferencji, tak można było odnieść, że my wiemy, jak wyglądała przestrzeń liturgiczna Starego Testamentu, czyli świątyni, że my wiemy, jak wyglądała przestrzeń liturgiczna Nowego Testamentu, czyli wieczernik, i że nawet bardzo dużo wiemy o przebiegu ostatniej wieczerzy. I tutaj właśnie tak apologetycznie chciałbym zwrócić uwagę, że naprawdę cenne są różne skojarzenia i refleksje, takie, które mogą nas zachęcać do wiary, ale jednak apologetyka to jest troszkę inny punkt widzenia, inny kąt widzenia. Myślę, że o świątyni Starego Testamentu to fakty są tylko trzy. Tylko trzy. Jeden fakt, opis Biblii. Drugi fakt, archeologiczne pozostałości w Jerozolimie. Trzeci fakt, rysunek na łuku Tytusa w Rzymie. Koniec. Myślę, że to są trzy fakty. Innych faktów nie ma. To monety Herona. Ale jak zauważyliśmy, na monetach Heroda mamy jakąś bardzo symboliczną i bardzo uproszczoną grafikę, która, jak się wydaje, nawet nie pozwala zidentyfikować, czy to może to jest jakiś inny budynek. Prawda? To jest tak. To jest tylko obraz, to jest kilka linii. Więc mam na myśli fakty mówiące o tym, jak ta budowla faktycznie wyglądała. Nie o tym, że ona była. Bo to, że była, mogła nam poświadczać monetę. Ale o tym, jak wyglądała. To są fakty trzy. Opis Biblii, pozostałości w dzisiejszej Jerozolimie, rysunek na łuku Tytusa po zdobyciu świątyni. Stąd trochę bym przestrzegał przed taką metodą, że my argumentujemy, że jakiś rysunek ma autorytet, bo jest z encyklopedii żydowskiej. Albo, że go zrobili Żydzi. Kimkolwiek są ci, którzy zrobili ten rysunek, oni mają do dyspozycji tylko te trzy fakty. Nie ma innych tajnych faktów, o których się uczą na Uniwersytecie Hebrajskim, oni Żydzi i właśnie więcej tam poznają. My tego nie wiemy, a oni wiedzą, bo oni mają jeszcze jakieś inne opisy, jeszcze jakieś inne wykopaliska, jeszcze jakieś inne grafiki. O, fakty są takie. Właściwie co do tych faktów, to tak miałem na myśli raczej tą świątynię Salomonową, bo oczywiście co do świątyni, która była za czasów Nowego Testamentu, to rzeczywiście tych faktów troszkę przybędzie. Nowy Testament, który wspomina ewidentnie świątynię, czy Flawiusz, ale to Salomonowej świątyni. To mamy opis wykopaliska w Jerozolimie. Koniec. Nie należy tak wchodzić w taką atmosferę, że istnieje jakieś tajne grono wtajemniczonych specjalistów, które ma inne źródła. Bo nie ma. Nie ma innych źródeł. Koniec. Jednym słowem, jak apologeta się przyłoży, to szybko się pozna. Nie ma nic znacznie. Właśnie, stąd, bo tak widziałem pewną taką słabość tej w pewnych szczegółach oczywiście. Tak, bo na przykład mamy rysunek, który tam pokazuje zawężającą się dynamicznie przestrzeń świątyni jerozolimskiej, ale ten rysunek zrobił jakiś grafik. A na podstawie czego on to zrobił? On to zrobił na podstawie czego? Że takie bywały świątynie na Bliskim Wschodzie, wiem, że takie były, wobec
sytuacjach, on też tak narysował to jerozolimstwo, ale on tam nie był. On nie ma innych źródeł niż my. Właśnie. Dlatego jednak zupełnie inny walor chciałbym przypisywać takim grafikom, które ktoś zrobił jako amerykański grafik na podstawie danych biblijnych. On tak oczywiście przeliczył i zrobił rysunek, żebyśmy zauważyli jako apologeci, jako grono apologetyczne, to ma zupełnie inny walor. Co do wykopalisk świątyni w Jerozolimie, bo to są skromne wykopaliska. Pokazują nam obrys, bo owszem, obrys, jak duża była ta świątynia, ale po tylu wojnach i przebudowach, to z faktycznej świątyni w czasów Pana Jezusa nie zostało tak bardzo dużo, jest na muru. No tyle. I pewne szczegóły wyniesione z tej świątyni są na uchu Tytusa, między innymi słowem na Menorę. Właśnie, bo inaczej zatracimy trochę charakter apologetyczny naszych spotkań. Apologeta zawsze pyta, skąd ja to wiem? Skąd ja to wiem? Dobrze, że tak napisali przydatki encyklopedii, ale skąd oni to wiedzieli? Skąd oni to wiedzieli? Dobrze, że zrobili taką grafikę. Skąd wiedzieć przeciwnie? Tak, zrobili grafikę, ale skąd oni wiedzieli źródła tych grafik? Źródeł nie ma tak dużo. Źródeł jest skąd oni. Drugi wątek dotyczy tej przestrzeni liturgicznej ostatniej wieczerzy. Znowu, źródła są skromne. Źródło jest to, co jest w Nowym Testamencie. Nie ma innych tajnych uczelni albo jakichś wybitnych specjalistów, którzy mają dodatkowe źródła. Pewnie, że możemy powoływać się na to, że w świecie rzymskim uczty sprawowano w jakiś sposób, ale czy ucztę no, z okazji ostatniej wieczerzy ustawiono scenerię według zwyczaju rzymskiego? Po prostu nie wiemy. No może tak, ale może nie. Tutaj właśnie bym jednak zachęcał do ostrożności. Tak może idąc od tyłu od tych przedstawień graficznych. Kiedy mamy współczesne afrykańskie rysunki, malunki przedstawiające ostatnią wieczerzę, występują czarnoskórzy bohaterowie, często w takich kolorowych strojach. Dlaczego? No bo dzisiaj w Nigerii, czy w Benin, byli tak ubrani. Słusznie zauważyliśmy, że w średnim wieczu odwzorowywano ostatnią wieczerzę według zwyczajów dworskich. Książę, ministrowie, dowódcy, no, według tego zwyczaju dworskiego malowano też ostatnią wieczerzę, często nawet stoję siłą rzeczy odmalowując. To by nas raczej jednak skłaniało do ostrożności, kiedy oglądamy mozaiki z V czy VI wieku, bo można usilnie podejrzewać, że one też po prostu odzwierciedlają zwyczaje uczt z VI wieku rzymskich. Czy tak samo wyglądała ta sceneria w Jerozolimie w roku 30? Nie wiem. Właśnie, także apologia, tak. Takie apologetyczne podejście do sprawy zawsze każe nam pytać, skąd my to wiemy. To odnosi się także do uczty syderowej. Uczta syderowa, skąd my wiemy, jak wyglądała uczta syderowa. Te wszystkie szczegóły, które coś się są z Talmudu. A kiedy został spisany Talmud? Myślę, że nie wiadomo. Myślę, że jak ktoś mówi drugi wiek, może ma rację. Jak ktoś mówi trzeci, może ma rację. Jak ktoś mówi szósty, też może ma rację. Jednym słowem. Talmud to jest tak, zbiór ksiąg powstających w różnym wieku. Mamy na myśli, kiedy powstał talmudyczny opis wieczerzy sederowej. To nie wiemy. Może pochodzi z czasów Pana Jezusa, ale może
Stąd jako źródło argumentowania nie ma szczególnej mocy. No nie ma, bo może jest dużo późniejszy. Zauważyliśmy przecież, że ta religia judaistyczna podległa potężnym zmianom po zburzeniu świątyni. Stąd Talmud, który powstał po zburzeniu świątyni, jako ilustracja do obchodzenia Paschy przed zburzeniem świątyni, no, nie ma strasznie dużej mocy. Pewnie, że te opisy talmudyczne, które w rodzinach od czasu jak spisano, to już było chore, to już było na papierze, to tego czasu się tego trzymano. I w rodzinach żydowskich chyba od czasu spisania Talmudu mniej więcej ten seder jest obchodzony bez zmian, to ma raczej walor taki ewangelizacyjny. Możemy spotkać się z relacjami, że rodziny żydowskie przeżyły nawrócenie, dostrzegając jak wiele elementów tego talmudycznego sederu, no rzeczywiście wskazuje na profetycznie, na ostatnią wieczerzę i na Pana Jezusa, na zbawienie, na krzyż, to tak. Ale dowodzenie na tej podstawie, jak wyglądał seder w Jerozolimie w 30 roku pierwszego wieku naszej ery, właśnie, więc tutaj tak troszkę brakuje tego apologetycznego kazunku. Czyli ciągle pytamy o co? Skąd pytanie? Dlaczego też tak wiedzieć? Jaki jest fundament? Żebyśmy jednak zawsze pytali o źródła. Źródła. I te źródła musimy nazwać. Albo coś wiemy, albo coś przypuszczamy, albo sobie coś wyobrażamy. A pewne źródła są później, bo są nazwy wyników, tak? To znaczy, że pewna struktura już była. Znaczy, dokładnie możliwa tam i tak dalej, no to oczywiście, że nie wiemy. No właśnie. Tak. Właśnie. To, że są nazwane kilki, pierwszy, drugi, to tak. Ale czy na przykład za czasów Pana Jezusa spożywano gorzkie zioła, chyba na zakres raczej warzywa? No tak, bo to jest polecenie. To jest przyzwyczajenie. Będzie się spożywać zioła, tak? Nie jestem pewien, czy tą drogą daleko zajdziemy, ponieważ w Księdze Wyjścia jest napisane, że będziecie Paschę spożywać stojąc i będąc przepasami. Z laską w ręku. Jak to się ma do leżenia wokół trykinu? Widzimy? Widzimy, że apologia, apologetyka, bądźcie zawsze gotowi do obrony tej nadziei, która w was jest. Obrona pyta o źródła. Źródła są wiarygodne, ale musimy wiedzieć, jakie one są. Bo inaczej to zaczniemy gubić tę naszą specyfikę, tą apologetyczną specyfikę. Widzimy, że polecenia z Księgi Wyjścia raczej nie przypuszczamy, że były tak dosłownie realizowane z lasów Pana Jezusa. No nie przypuszczamy, że apostołowie stoją z laską w ręku, przepasami gotowi do wyjścia, spożywali Paschę. Widzimy, że przenoszenie o tysiące lat, czy o setki lat, zwyczajnie tak instynktowne i bezrefleksyjne, nie jest, to nie jest apologetyczne podejście. Właśnie, więc apologia. Jak mówimy o celu sprawowania Paschy, to musimy mieć źródło sprawowania do tej sceny. Ale umówmy się, że ta scenaria jest tylko pewnym ozdobnikiem, tak? Właściwie jak scenaria była inna, to wywód chyba się nie zmienia, prawdę mówiąc, tak? To znaczy, jeżeli nie spożywali gorzkich ziół i akurat nie maczali w swojej wodzie, to się nic nie stanie na tym wodzie, bo podobnie, tak jak apologicznie. Co do ziół i wody, zgadzam się. Natomiast co do przestrzeni sakralnej, sprawowania kultu, to sprawa nie jest taka prosta. Podam dwa przykłady. Pierwszy przykład. Często argumentowano w ostatnich dziesięcioleciach, że sprawowanie liturgii takie ukształtowane z naszych czasów, że celebrant ma przed sobą uczestników liturgii, że to jest wzorowane w ostatniej wieczerzy.
wtedy już pytanie o scenerię zaczyna być ważne. Czy rzeczywiście ten układ jest sorma na ostatniej wieczerzy, celebracji lud, którzy jakby otaczają stół, czy nie? Widzimy? Czyli o ile zioła i słona woda nie są takie kluczowe w tych problemach, to już ukształtowanie scenerii wieczernika zaczyna być. Drugi przykład. Kościół. Tradycyjny kościół. Katolicki czy prawosławny jest ukształtowany jako architektura na świątyni jerozolimskiej. A jeżeli ukształtowany na świątyni jerozolimskiej, to jest ważne, jak ta świątynia wyglądała. I ważne pytanie, skąd my wiemy, że ona tak wyglądała. Pytanie o źródło. Jest wykopalisko, jest płaskorzeźba, jest tekst źródłowy, albo nie ma. Albo nie ma. O, to są takie dwa przykłady, które pokazują, że sceneria świątyni Starego Testamentu i sceneria sali wieczernikowej zaczynają być ważne. Właśnie, i żebyśmy nie zatracili apologetycznego charakteru apologetyki. Bo no, jest dużo różnych spotkań, bardzo cennych, pięknych, ale apologetycznych jest bardzo mało. Bardzo mało. Ilu ludzi przyznaje się w Polsce do hasła apologetyka? Bardzo mało. Takiego przedmiotu na kursie teologii nie ma pod nazwą apologetyka. Teologia fundamentalna jest coś publicznego. Jest poważna różnica między teologią fundamentalną a apologetyką. Teologia fundamentalna, jak sama nazwa wskazuje, buduje fundamenty. A apologetyka odpowiada na zarzuty. O, to jest apologetyka. To jest apologetyka. Odpowiedzi na zarzuty. 1 Piotra 3,15. Bądźcie zawsze gotowi do obrony. Apologetyka po grecku, obrona po grecku, to słowo brzmi apologia. Bądźcie zawsze gotowi do obrony. To jest 1 Piotra 3,15, jest biblijna postawa. Nie wiem, że jest obecna w Nowym Testamencie, jest jeszcze obecna w tradycji Kościoła od II wieku. Od II wieku. Apologia Justyna. Apologia to nie jest budowanie fundamentu wiary, niezależnie od tego, co mówią inni, apologia Justyna, to jest odpowiedź na zarzuty ateistów, Boga, wielu innych. Odpowiedź na zarzuty. Tradycja apologii to jest najwcześniejsza tradycja Kościoła. To są pierwsze duże pisma chrześcijańskie. Pierwsze duże pisma, które albo mają w tytule apologia, albo mają tytuł adversus. Adversus, co to znaczy adversus? Przeciw. Przeciw komu? Czyli generalnie przeciw tym, co mają zarzuty. Mają zarzuty różne. Państwo rzymskie ma zarzuty, heretycy mają zarzuty, bogami mają zarzuty. Adversus. Wielkie dzieło Ireneusza adversus hereses. Widzimy, że apologia jest w Biblii. Apologia to są pierwsze duże dzieła tradycji katolickiej, patrząc historycznie II i III wiek. A dzisiaj apologią się interesuje bardzo nieduże grono ludzi. Polskie, nieliczne. W Polsce, tak. Tak, w Polsce. Ale bardzo, że w Stanach Zjednoczonych jest apologetyka, aż tak to słyszę. Ale w Polsce mało. Dlatego właśnie taki apel, żebyśmy zachowali tą specyfikę. No bo jeżeli nawet to grono, które się interesuje apologetyką, tak zacznie ten pazur apologetyczny rozpuszczać, to już nikogo nie zostanie. Nikogo nie będzie. I co zrobimy? Właśnie. To tylko taka refleksja właśnie, żeby na pewno możemy się interesować wszystkim, ale chodzi o to, żeby spotkanie apologetyczne było apologetyczne. Właśnie. I teraz co? Teraz czas przejść do etapu drugiego.
rzeczywiście został tak zaanonsowany przed chwilą jako przejście do drugiej odsłony Ojcowie Kościoła. Eucharystia czy ofiara eucharystyczna. Tak, już od wczoraj wieczorem zaczęła mnie nachodzić myśl, a dzisiaj się jeszcze we mnie ugruntowała, że być może będzie pomocne sięgnięcie właśnie do grafik, czyli jakichś takich utrwalonych w przestrzeni i udokumentowanych wyobrażeń towarzyszących eucharystycznej przestrzeni, która nam pokażą zaplecze myśli wielu ojców Kościoła, żeby nie powiedzieć całego tego towarzystwa ojców Kościoła, także może nawet nie trzeba odwoływać się do konkretnych ojców. Augustyn powiedział to, Ambroży to, Bazylii tamto, tylko raczej zobaczyć, no zresztą myślę, czy każdy pewnie z nas był w Rzymie kiedyś na pielgrzymce, prawda? I na pewno odwiedziliśmy te cztery wielkie bazyliki, z których niektóre są nowsze, święty Paweł za murami, chociaż historyczne pewnie jest starsze, ale on poszło się do ziemi, to było odnawiane, więc nie jest tak straszne. Pod trzęsieniem ziemi, które mi się zawaliło. Bazylika Watykańska też pewnie historycznie jest starsza, ale była tak zrekonstruowana w XVI wieku, że to się nie znowu. To zostaje nam jedna na terenie i Santa Maria Maggiore. Bardzo ciekawe, kiedy ludzie wchodzili do kościoła, to samo jest badanie generalnie w takich starych przestrzeniach sakralnych, które zostały z końca starożytności, bo niektóre mozaiki są oczywiście z końca starożytności. I człowiek wchodzi do kościoła, widzi apsydę. Apsyda, świątynia się kończyła taki prezbiterium, taki łuk i miało taki właśnie taką właśnie przestrzeń, taką kopułę okrągłą z góry, tylko była taka przestrzeń, jak półkoliście się domykająca, tak beczkowała. I to było ulubione miejsce, żeby umieścić tam mozaikę. I co jest w tej mozaice? Różnie, ale generalnie jest tam Pan Jezus. Ale Pan Jezus w jakim etapie swojego życia? Uwielbienie. Pan Jezus zmartwychwstał. Pan Jezus potężny, Pan Jezus królujący, czasem mówi się nawet Pan Pokrator, czyli taki właśnie wszechstworzyciel. Ciekawe, ktoś wchodzi do kościoła w wieku V, VI, od drzwi, jak mu się, wchodzi w przestrzeń, w której zmartwychwstały Pan króluje. Wchodzi w przestrzeń potęgi, chwały, tłoma tej mozaiki. Po tej mozaiki jest zwykle złociste, bo złoto to jest kolor nieba. Wchodząc przez bramę takiej bazyliki rzymskiej to oczywiście też w jakiejś wschodniej, według dzisiejszej nomenklatury prawosławnej, wchodzimy w obszar nieba. Zdarza się, że u boku Pana Jezusa siedzi Maryja, to się zdarza, Santa Maria Maggiore. Ale na jakim etapie swojego życia jest ta Maria? Ukochana. Ha! To jest Maria na etapie życia w niebie. I wchodzimy w niebo. Wchodzimy w przestrzenie, gdzie bohaterowie Ewangelii królują. Jezus zmartwychwstał. Maria wzięta do nieba. Razem z nią, z Marią oczywiście, już w nadziei, postrzegamy cały Kościół. Kto posłyszy moje słowo, drzwi otworzy, wejdę do niego, będę z nim wieczerzał i posadzę go na moim tronie. Faktycznie Pan Jezus sadza. O, proszę bardzo. Maria, a w nadziei pewnie inni też tam się dosiądą. Posadzę go na moim tronie. Zobaczmy, że te graficzne wyobrażenia są istotnie odmienne. Istotnie odmienne od tych, które pojawiły się w późnym gotyku bywa, że jak ktoś wchodzi do kościoła, widzi Pana Jezusa. Gdzieś tam u góry, ale w jakim etapie
swojego życia. Ukrzyżowany. To jest zwrócenie uwagi na istotny inny element życia Pana Jezusa. Ten jest prawdziwy i ten jest prawdziwy. Pan Jezus, taki etap życia ukrzyżowany jest. Pan Jezus zmartwychwstały w niebie też jest. Ale zwróćmy uwagę na to, że instynkt liturgiczny, instynkt tych ludzi wskazywał na to, żeby jednak w różnych epokach różne etapy życia Pana Jezusa pokazywać. Mamy też w Rzymie taką bazylikę świętego Klemensa, San Clemente. Tam jest stara bazylika, jest bizantyjska. Chyba nie jest tak strasznie jasne, z jakiego wieku pochodzi, ale może tak około 10. Ale jest bizantyjska, czyli zawiera bardzo stare tradycje ikonograficzne. Tam jest krzyż. Ktoś wchodzi w 10 wieku do bazyliki, ta liturgia miał przy tym krzyż duży. Ale jak on jest tam odzwierciedlony? To jest krzyż, który rośnie, drzewo życia. To jest krzyż, który jest drzewem. Faktycznie drzewem, czyli korzeniem, tak? Ciąg wysoki. I z tego krzyża wyrasta kościół. To nie jest krucyfiks. To jest krzyż. A to jest krzyż, który zakwitł. Jak różdżka Aarona. To jest krzyż, który zakwitł. No, ochrzczonymi narodami, świętymi, zakwitł. Jednym słowem, krzyż jako drzewo życia, które faktycznie daje życie. Widzimy, że przeżycie liturgii miało trochę inny kolor, czy inny odcień. W VI wieku w Ravennie, czy w Rzymie Santa Maria Maggiore, miało trochę inny odcień. W tym X wieku był duży wpływ bizantyjski we Włoszech, a trochę inaczej, kiedy ktoś wchodzi do kościoła, szczególnie powiedzmy do jego hiszpańskiego, jeszcze barokowego, gdzie dominuje krucyfiks. To jest. Na czym polegają te różnice? I dlaczego to jest ważne przy temacie ofiary? I dlaczego tak zachęcamy się w kościele, żeby powracać do ojców? Do ojców kościoła, ojcowie, to jest modelowy czas. Pierwotne chrześcijaństwo. Ojcowie. Patrystyka. To nie jest jakikolwiek okres, to jest okres modelowy i wzorcowy. Dlatego się mówi na Kościół pierwszy trzeci albo Kościół ojców. Dobrze. Otóż, jeśli mamy w kościele gigantyczny krucyfiks, on często jest tak już tego typu, pojawia się tak nad ołtarzem, że dominuje. Szczególnie w takiej manierze hiszpańskiej starano się, żeby przedstawić tak, żeby nikt nie miał wątpliwości, że Pan Jezus nie żyje. Tak to rzeźbiono, czy malowano, żeby było widać, że on nie żyje. A teraz porównajmy, mamy na przykład w Wrocławiu kościół Salezjanów Chrystusa Króla, jest to olbrzymia postać Chrystusa nad ołtarzem. Tak, on tworzy krzyż. Tworzy krzyż, ale to jest Chrystus, wystarczy spojrzeć. To ulica Zachodnia, Wrocław. Wystarczy spojrzeć, że to jest Chrystus zmartwychwstały. On tworzy krzyż, ma koronę, ewidentnie żyje. To jest nawiązywanie do tych tradycji ojców Kościoła, czy Bizancjum. Ikony, które w ikonostasie towarzyszą cerkwią, czyli liturgii. Taka ikona, która zawsze musi być. Mogą być różne, ale zawsze musi być. Ikona Jezusa. Taka największa i centralna w ikonostasie. Kogo ona przedstawia? Pana Jezusa. A w jakim etapie życia Pana Jezusa? Zmartwychwstałego. Ona ma zawsze złote tło. To nie jest. Złote tło od razu sygnalizuje, że to nie jest obrazek z tego świata, z ziemi. Tam w tle nie będzie wzgórz, domku, osiołek, drzewko. Nie, bo to byłoby odzwierciedlanie czy malowanie
Pana Jezusa z jego życia ziemskiego. Jak malują złote tło, to ma znaczyć odzwierciedlamy Pana Jezusa z takiego etapu życia, na jakim jest teraz. Teraz. A teraz jest w niebie. Teraz jest w Królestwie Niebieskim. Teraz jest zmartwychwstanie. Tak to podkreśliłem, te starożytne, wczesnośredniowieczne źródła tej ikonografii, żebyśmy nie myśleli, że to są jakieś nowinki. To jakieś właśnie nowe pomysły. Nie są nowe pomysły. Są bardzo stare idee, bardzo stare liturgiczne odczucia, charakterystyczne dla Kościoła i na wschodzie, i na zachodzie. To jest pierwotne ukształtowanie ornamenty liturgicznej od czasu, kiedy chrześcijanie zaczęli z tym swobody, że mogli już sami sobie modelować przestrzeń, w której sprawowali liturgię. I to bardzo ściśle odnosi się do nauczania ojców pierwotnego kościoła o liturgii, które jest nasączone myśleniem biblijnym. Jeśli mamy tylko krucyfiksy i nie mamy innych przedstawień Pana Jezusa, to tak stopniowo ludzie Boże zanika świadomość, że Pan Jezus ma dalszą historię. Pewnie jeszcze jakieś święto w niebo wstąpienia, ale jakieś takie jest to święto, jest takie. Pewnie, że święto Chrystusa Króla, ale to zdaje się wprowadził papież, Pius, no tak, żeby uzupełnić chyba tam na początku XX wieku, bo takie dwa święta mamy, ale one gdzieś są tak na marginesie, a nie modelują wyobraźni, nie modelują emocji. Tymczasem pewnie, że w Ewangeliach dominuje droga krzyżowa, ukrzyżowanie i śmierć. Tak jest. W Ewangeliach ten element oczywiście dominuje. W Ewangelii Janowej zajmuje nawet prawie połowę tekstu. Widać, że im późniejsza Ewangelia, tym bardziej narastała świadomość, że ukrzyżowanie jest jakimś w ogóle celem, jakimś centralnym momentem. O to chodziło. W Ewangelii Janowej już w połowie pojawia się sygnał, jeśli ziarno rzucone w ziemię nie obumrze, pozostanie tylko samo, a potem właśnie ku śmierci, ku krzyżowi i ku zmartwychwstaniu. Ale opis drogi krzyżowej, opis męki Chrystusa zajmuje nieproporcjonalnie dużo miejsca w Ewangeliach, nieproporcjonalnie w tym sensie, jeżeli pytamy, ile czasu to zabrało, prawda? Kilka dni zajmuje jedną czwartą, jedną trzecią Ewangelii. Dobrze, ale Ewangelie są, właśnie miało pisać życie Pana Jezusa, bo tu na ziemi nie jest nic dziwnego, że tak są napisane. Ale jeśli weźmiemy teksty, które odnoszą się do późniejszych listy świętego Pawła, Apokalipsa, pewnie, że mówią też, wspominają o śmierci, ukrzyżowaniu Pana Jezusa, ale dużo miejsca, bardzo dużo, zajmuje co? To, co Pan Jezus, losy, czy dzieje, czy historia Pana Jezusa po zmartwychwstaniu. A to jest absolutnie kluczowe do zrozumienia roli Pana Jezusa jako kapłana. A jeżeli do zrozumienia roli Pana Jezusa jako kapłana, to także do roli ofiary, bo kapłan składa ofiarę. I także absolutnie kluczowe do zrozumienia roli liturgii, mszy świętej. Pewnie, że mówimy, że jest kapłan, który odprawia mszę, składa ofiarę. To prawda, ale kapłan nie jest samodzielny liturgiem. Kapłan tylko sprawuje to, co Pan Jezus mu zleca i to, co Pan Jezus sprawuje pierwotnie. Kapłan czyni to, co czyni Chrystus, dlatego że Chrystus czyni to jako pierwszy. To jest ewidentne. Chrystus jest liturgią, sprawującym liturgię. I do właśnie, jeżeli mamy tylko i wyłącznie wizerunki krucyfiksu, to zaczynamy myśleć o Panu Jezusie tylko i wyłącznie jako o złożonej ofierze.
co jest prawdą, ale nie całą prawdą. Ponieważ Pan Jezus jest nie tylko ofiarą złożoną Bogu Ojcu za grzechy, Pan Jezus jest także kapłanem. I to znowu, pewnie, że gdzieś tam pobrzmiewają takie, jest jakiś święto Chrystusa, najwyższego wielkiego kapłana, taki msza święta jest, ale to są rzeczy trochę na obrzeżach świadomości chrześcijańskiej. To się zapomina, że Pan Jezus występuje tylko jako złożona ofiara. Pan Jezus występuje też jako składający ofiarę, jako arcykapłan. I tutaj absolutnie nie zastąpiony w tym kontekście. No właśnie, może tak, list do Hebrajczyków, ale on jest taki obszerny i długi. Myślę, że możemy zacząć od czegoś bardziej syntetycznego, od czegoś, co może być wprowadzeniem do listu do Hebrajczyków, co nam pokazuje, to właśnie dynamikę. Żeby zrozumieć, co to znaczy. Ofiara złożył się w ofierze za grzech. Za nasze grzechy. On się złożył. Pan Jezus jako kapłan złożył tę ofiarę. Ewangelia według świętego Jana, rozdział 16, Jana 16, to są wersety 7, 8, 9 i 10, 7 do 11, Jana 16, 7 do 11, wersety, która muszę powiedzieć, brzmiały kiedyś dla mnie bardzo dziwnie i niezrozumiałe, o co tam w ogóle chodzi. To są te wersety, kiedy Pan Jezus zapowiada przyjście Pocieszyciela, Ducha Świętego Pocieszyciela i mówi tak. Jeśli odejdę, poślę go do was, Pocieszyciela. Jeśli odejdę, poślę go do was. On zaś, Duch Święty, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu, sprawiedliwości i sądzie. I potem jest motywacja, wyjaśnienie, które trzeba powiedzieć, tak specjalnie nam nie wyjaśnia. Na pierwszy rzut oka nie bardzo wiadomo, co to wyjaśnienie wyjaśniło. Duch Święty przekona świat o grzechu, bo nie wierzą we mnie. No miało być o grzechu, a jest o tym, że nie wierzą we mnie. Dalej, co jeszcze? O sprawiedliwości, bo idę do Ojca. Co ma sprawiedliwość? Jeszcze do Ojca. Nie wiadomo. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca i już mnie nie ujrzycie. Co to za wyjaśnienie? Zaraz zobaczymy. I o sądzie, bo władca tego świata został osądzony. To wyjaśnienie, które tak w pierwszym momencie wydaje się mało komunikatywne, Pan Jezus wyjaśnił, a my tak słuchamy, Pan Jezus co wyjaśnił, skoro my mniej rozumiemy potem wyjaśnienie niż przed nim. To jest takie pierwsze, bardzo syntetyczne objawienie tego, co to znaczy, że Chrystus składa ofiarę, co to znaczy, że jest arcykapłanem i co to znaczy, że sens tej ofiary jest szerszy niż przypuszczaliśmy. To jest tak. Pan Jezus mówi, muszę odejść. Co to znaczy, muszę odejść? Są słowa z ostatniej wieczerzy. Czyli potrzebny jest grujec. Co jest jeszcze potrzebne? Aresztowanie, ukrzyżowanie, śmierć, złożenie do grobu, zmartwychwstanie, zniebowstąpienie. No daj zniknę. Tak jak mnie widzicie, już mnie nie będziecie oglądać. Nie minie bardzo wiele dni, pewnie od tego, tych słów jakieś 40 dni, tak? I już mnie nie zobaczycie. Ale odejdzie i przyjdzie Pocieszyciel i będzie przekonywać świat o grzechu. Najpierw o grzechu, Pan Jezus wyjaśnia, bo nie wierzą we mnie. Grzech to na pewno są różne występki, robimy różne złe rzeczy. Przekraczamy prawo moralne, generalnie źle się zachowujemy. Ale skąd się to bierze? Skąd się bierze nasza skłonność do zapomnienia naszych występów z nieufności. Nie ufamy, że dobrze na tym wiedziemy, jak będziemy zachowywać prawo Boże. Taki był kiedyś dowcip rysunkowy w gazecie amerykańskiej. Po śmierci gość trafia do... właśnie, gdzie trafia? Do nieba. A są aniołowie. I gość, chmurki, aniołowie,
to miała być ciemna satyra. I gość mówi tym aniołkom, całe życie zachowywałem prawo Boże i teraz za to bardzo serdecznie dziękuję. Idea była taka, widzicie, zmarnowałem życie. Zmarnowałem życie, zachowywałem prawo Boże i co? 80 lat minęło, tyle lat zmarnowanych. Umarłem, a mogłem, ułożyć. To znaczą słowa Pana Jezusa, Duch przekona się o grzechu, bo ludzie we mnie nie wierzą. Grzechy się biorą z nieufności. Ufność to jest jeden z synonimów wiary. Ufam Tobie, Jezu, ufam Tobie. Wierzę. Zawierzę. Albo nie ufam, nie wierzę i dlatego będę żyć po swoje. Duch Święty, podczas życia przekona świat o grzechu, bo nie wierzą we mnie. O sprawiedliwości, bo idę do Ojca, bo już nie miłuj życie. Co ma wspólnego sprawiedliwość z tym, że Jezus idzie do Ojca? Właśnie. Jezus idzie do Ojca jako kto? Jako arcykapłan. A arcykapłan nie idzie z pustymi rękami, z do Hebrajczyków. Każdy arcykapłan jest ustanowiony, aby złożyć ofiarę. Dlatego on, Jezus, nie jest kapłanem tu na ziemi, bo tu już nie miał czego składać. Jest arcykapłanem gdzie? Tam. I co tam składa? Wszedł nie z krwią cudzą, ale z krwią swoją. Ze swoją krwią. Jezus wchodzi jako arcykapłan ze swoją krwią. I co się wtedy dzieje? I Pan Bóg, widząc zacytowane słowa świętego Pawła, Jana Pawła II, mówimy słowa świętego Jana Pawła II, że Bóg, Ojciec wreszcie się doczekał. Doczekał się, że ktoś od urodzenia do śmierci i wszystkie lata po drodze przeżył życie tak, jak powinien. I teraz to wszystko, całe to życie, jak powinien, składa w ofierze. To jest ewidentnie ofiara miłości albo ofiara uwielbienia. Skąd my znamy tę frazę ofiara uwielbienia? Pierwsze, modlitwa eucharystyczna. Ojcze, składamy Ci ofiarę uwielbienia z jakich darów, które otrzymaliśmy od Ciebie. Pan Jezus. To jest ten dar, który składamy. Ale skąd byśmy dostali Pana Jezusa? Od Pana Boga. Dostaliśmy Go od Pana Boga i dlatego możemy Go składać. Taka nasza wspólna znajoma, Ola Kowal, kiedy się opowiadała taką historię ciekawą, że kiedy jej córka miała 5 lat, to mówi, mamo, daj mi 5 złotych. A czemu chcesz 5 złotych? Bo jutro masz urodziny, ja ci chcę kupić prezent. To jest logika relacji między dzieckiem a rodzicem. Logika składania ofiary czy daru. I co, czy mama jest niezadowolona z tego? I mówi, a po co mi dar za 5 złotych, za który ja mam zapłacić? Nie, ona była niepowzięta, świetnie. Mama, przecież jest bardzo dobrze, masz to jest za 5 złotych, kup mi prezent. Tak działa logika daru. Z tego, co nam ofiarowałeś, z tego składamy Tobie, Panie Boże, ofiarę. Z tego składamy Ci ofiarę uwielbienia. Jezus wchodzi z krwią swoją, też z całym życiem swoim. I składa się jako arcykapłan. Tutaj okazuje się, że słowo arcykapłan, oczywiście zaczerpnięte ze Starego Testamentu, to wszystko, co słyszeliśmy dzisiaj, co ten arcykapłan robił. Ono jest bardzo ważne i cenne, ale ono też nie wyczerpuje całej misji Syna Bożego. Misja Syna Bożego jest misją boską, dlatego żadne określenie jej nie wyczerpią. Mogą być tylko dodatkowe światła, to tak. Po to, żeby potem były jeszcze dodatkowe i jeszcze. Ale to są tylko światła, a misja jest nieskończona. To już po tym zastrzeżeniu, to do misji, do określenia pracy kapłan, też trzeba dodać jeszcze inne, żeby to wydobyć. Bogactwo tej misji na przykład to, że chrześcijanie nazywają się dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi. Zostaliśmy nazwani
dziećmi Bożymi rzeczywiście byli. Jesteście, dało moc, a wszystkim tym, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi. Dlaczego to jest ważne? Bo to obrazuje jeszcze jeden aspekt, czy jeszcze jeden element tego, co nazywamy ofiarą. Ofiara nie tylko ma takie oblicze, takie, że właśnie oddanie życia na krzyżu. Weźmy taki przykład z życia, gdzie się często używa słowa ofiara. Nie wiem, taki przykład życiowy. Człowieka ma 24 lata. To widzimy we wspólnotach na przykład. To jest aktywna, wolna, na rekolekcje jeździ, ewangelizację jeździ, co tam jeszcze robi? Z koleżankami, idzie do kina, z przyjaciółmi, na dyskotekę. No, zagospodarowane życie. Dobrze. Potem powiedzmy, że 2 lata temu wyszła za mąż, teraz okazuje się, że będzie miała dziecko. I co się okazuje? I życie się zmienia. Co się stanie po urodzeniu dziecka? Dyskoteki? Ewangelizacje? Chodzenie z przyjaciółmi do kina? Mam przed oczami ten obraz, bo wczoraj w południe odwiedziliśmy takich znajomych i to było miesięczne dziecko. Takie malutkie. Leżało sobie na kanapie, mama obok łóżku. No i życie się zmieniło. Co ona mówi? Ona ofiarowuje. Ofiarowuje czas, siły, energię, zainteresowania i życie. Miesięczne dziecko, które nie można zostawić. To czy nie być? Ofiara. Widzimy, że słowo ofiara ma nie tylko takie oblicze, że no właśnie, to była mowa, tak jak ktoś coś traci i jest mu przykro. Nie, ta mama wyglądała na bardzo zadowoloną. Bardzo uśmiechała się do tego dziecka, pokazywała, to była córeczka, szczęśliwa, zadowolona, składając ewidentnie ofiarę. I życie się mogę zmieniło wskutek tego wydarzenia. Jesteśmy nazwani dziećmi Bożymi. Pan Jezus przychodzi również po to, żeby przez ofiarę włączyć nas do swojej rodziny. W liście do Hebrajczyków jest napisane, że chrześcijan nazywa swoimi braci. Więc włączy do rodziny. Braci. Przez ofiarę. Bo Syn Boży przemieścił się z nieba na ziemię, gdzie a zimno, bywa głodno, albo ludzie aresztują jednych drugich, a nawet ich biją i ich portują. Ale przemieścił się po co? Żeby włączyć w rodzinę. Inny zupełnie obraz, czy inne oblicze tego, co znaczy ofiara. Święty Tomasz też zwracał uwagę na taki element, też jest wśród Hebrajczyków, że cierpienie czy ofiara Chrystusa jest też przykładem wzajemności. To jest w Piśmie Świętym, u Hebrajczyków, że Jezus ponosi te same cierpienia. Po co? Żeby dodać nam uwagi. To jest zaraz na samym początku listu do Hebrajczyków. Może potem to znajdę, że takie oblicze też jest. Że może współczuć tym, którzy cierpią, a ci, którzy cierpią, mogą czuć się w towarzystwie Pana Jezusa. To też jest ofiara. I czy inne oblicze ofiary. Święty Tomasz tam wskazywał uwagę, że to też jest jeden z motywów Pana Boga. On mi się kojarzył, to akurat oblicze, kojarzyło mi się mamy teraz 2 września, rocznica wojny światowej, kojarzyło mi się z postacią rydza śmigłego. Śmigły to naczelny dowódca Armii Polskiej. Armia, która we wrześniu 1939 roku poniosła klęskę i rydz Śmigły jako naczelny wódz, czyli bardzo ważna osoba, osoba numer jeden w wojsku, znalazł się w takim internowaniu na emigracji. Nie była reszta, ale internowanie na emigracji. I tak, jako bardzo ważna osoba, to miał wiele pola do popisu. Mógł organizować wojsko, mógł odwiedzać ministrów i
słup może interweniować u premiera, prezydenta czy u papieża. Natomiast sen śniło, nie? Po trzech latach. Co zrobił? Przekradł się, pokrył do Polski i zamieszkał na terenie Polski w Warszawie czy pod Warszawą, nie jest taki jasne, bo to była konspiracja i potem trochę już zaginęły szczegóły, jako szeregowiec. Zgłosił się do armii podziemnej jako szeregowiec. Abdykował z wodza naczelnego do szeregowca. W jakichś niecałkiem jasnych okolicznościach zakończył swoje życie podczas okupacji, chyba w 1942 czy 1943 roku. O, po co on to zrobił? Jaki był cel? To jest ofiara. A po co on to zrobił? Abdykuje z wysokości swoich urzędów, żeby stać się jednym z braci, żeby dodać im otuchy, odwagi. Pewnie, że to jest tylko człowieka, no człowiek, na czelnym ust nie ma żadnych mocnych mocy zbawczych, ale coś tam pokazuje, prawda? Jakie jest bogactwo i wiele twarzy tego znanego ofiarą. Może być ofiara matki towarzyszącej narodzonemu dziecku. Może być ofiara wodza naczelnego, który wraca jako szeregowiec. Ewidentnie tylko po to, żeby zjednoczyć się w cierpieniu i dodać otuchy. Może też być ofiara, która też występuje w Piśmie Świętym w odniesieniu do Pana Jezusa. Ofiara taka żołnierska. Żołnierz, który idzie na bitwę. Idzie na bitwę, jak się mówi, przelewa krew za ojczyznę. Jest taka fraza. Przelał krew za ojczyznę. I Pan Jezus jako wojownik, Pan Jezus jako zwycięski, no właśnie, wojownik, żołnierz, też występuje. W Piśmie Świętym w Apokalipsie na przykład okazuje się wodzem prowadzącym zwycięską armię. Żeby nikt nie pomylił, jakiego rodzaju to jest wódz czy wojownik, to oczywiście ma miecz, tak, ten Pan Jezus, ten zwycięski wojownik ma miecz. Ale co to jest za miecz? Miecz, który wychodzi z jego ust, bo to jest słowo, miecz słowa. Pan Jezus walczy Ewangelią, również Ewangelią objaśniającą jego zwycięską kampanię, niezwykłą epopeję zwycięską, która też troszkę nam uciekła w tych ostatnich wiekach przeżywania i takiego koncentrowania się tylko na roli Pana Jezusa jako ofiary, a zapominamy, że jest też arcykapłanem. Otóż zwycięska epopeja opisana w Nowym Testamencie wygląda tak, że jeszcze do Efezjan w 4 rozdziale, że ludzie trafiają do niewoli po śmierci. Śmierć w pasie, ludzie idą prosto do grobu. I trafiają do Szeolu. Są w niewoli. W niewoli śmierci. W niewoli ciemności. Ostatecznie w niewoli szatana, który jest władcą królestwa ciemności. Pan Jezus pewnie tak to przedstawiano przez nieświadomość szatana. Żeby wiedział, to chyba nie tego nie zrobił, ale szatan doprowadził ją, podburzając właśnie złych ludzi do ukrzyżowania, do zamachu na Pana Jezusa, a cały ten społeczny ruch, który towarzyszył ukrzyżowaniu, usunięciu Pana Jezusa z tego świata, do czego doprowadził, że Pan Jezus dostał się do Szeolu, pierwszy list Piotra, gdzie jest powiedziane, że poszedł głosić Ewangelię duchom zamkniętym w więzieniu. A jak im ogłosił Ewangelię, czy przyszedł, zobaczcie, byłem marny, a oto jestem żywy, tu mam klucze. Dokładnie zło otwieram, co? Wychodzimy. Zwycięski wojownik. To też jest kolejne oblicze. To jest kolejne oblicze kapłaństwa Pana Jezusa. Dlatego w tych bazylikach jest przedstawiany starożytny, wczesno-średniowieczny, jako zwycięski, zwycięski Pan.
ostatni etap jego kampanii wojowniczej, gdzie oczywiście bronią staje się krzyż, tak zwyciężył grzech cierpienia śmierci, zwyciężył krzyżem i słowem, nie jakimiś innymi metodami, ale jednak zwyciężył. I zobaczmy, jak to trafiło do mszy świętej, kiedy mówimy to przy okazji właśnie modlitwy eucharystycznej. Chrystus umarł, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus powrócił. Nawet taki ostatni element tej kampanii wojowniczej się przedstawia, że jeszcze powróci. Dobrze, mamy jeszcze jeden element, który też tak może trochę nam unika z pola widzenia, a który też na przykład święty Tomasz podkreślał, że czy właśnie w tym kazaniu Jana Pawła II w fragmencie pierwszym, że Chrystus występuje jako reprezentant ludzkości. Jak to zrozumieć? Co by to mogło znaczyć? Tu znowu nigdy nie wchodzimy do współczesnej sali sądów rejonowych, żeby zrozumieć pewnie Ewangelię, tylko wchodzimy w życie. Bo sala sądów rejonowych to nie jest najlepsze miejsce, żeby rozumieć. Pan Jezus, ofiara, Bóg, sędzia, za złe karze, za dobre wynagradza i ktoś musi podnieść karę, bo kodeks sprawa karnego. Nie, to jakby nie do skojarzenia, wchodzimy w życie, dlatego wszystkie przykłady, które podaje są z życia, a nie z sali sądowej. Weźmy taki przykład. Była też niedawno rocznica tych zbrodni wołyńskich, prawda, na Wołyniu. Na Dolnym Śląsku może jakoś tak bardziej żywe, bo u nas jest bardzo dużo ludzi z tamtych stron, chociaż w Warszawie też widziałem na Woli taki mur duży. Jest tam koło ulicy Żydzi. Taki wielki na murze. Tak właśnie tych zbrodni wołyńskich z tatą wypisane. I zobaczmy, coś takiego jest, że jest jakaś odpowiedzialność zbiorowa. No to jest coś takiego. W instynkcie mówimy, co? Ukraińcy. Ukraińcy. To jest zbiorowość, jakaś społeczność. Pewnie, że faktycznych zbrodni dokonywali tylko bezpośrednio uczestnicy. Ale jest jakaś taka mentalność w narodzie, jest jakaś wspólna wina niesiona przez styl życia, narracji, edukacji, który do tego doprowadził. Ale zobaczmy, co się dzieje dalej. A potem ci ktoś tam mówi, to jest też częsta opowieść. A mój sąsiad Ukrainiec ostrzegł nas i wyprowadził. A moja sąsiadka nawet straciła życie, chroniąc polską rodzinę, która wyjechała na łzeki. Po co się opowiada takie historie, jeśli się podkreśla, czy to był sąsiad Ukraińca, czy sąsiadka Ukrainka? Ewidentnie po to się opowiada, żeby pokazać, że ten dobry Ukraińiec, który stracił życie, on się okazał reprezentantem. Widzimy, on w jakiś sposób zaczyna usprawiedliwiać jako reprezentant całą społeczność. Ja akurat tak mam przykład ukraiński, bo ciągle mam do czynienia z Ukraińcami, jestem przewodniczącym Dortmundsko-Wrocławsko-Lwowskiej Fundacji, stąd z tymi Ukraińcami też na co dzień współpracuję, ale widzimy, że jest takie odczucie. Dobry reprezentant narodu jakoś tam zmienia myślenie, zmienia mentalność. To kolejne światło, kolejny przykład, jak wiemy, z różnych obliczy tego, że Pan Jezus jest też tym, przez którego Bóg patrzy na ludzkość. Stąd taki gest, na przykład podniesienie na mszy świętej, my trochę patrzymy przez tą podniesioną hostię na Pana Boga, a Pan trochę przez tą hostię, dzisiaj to było, hostia znaczy płacenie ofiara. Taka ofiara właśnie składana w ceremonii o religijnej hostii. A Pan Bóg przez tą hostię patrzy na nas. To się robi podniesienie. Widzimy, jak te obycze są różne. I takie macierzyńskie, i takie wojownicze, i takie utożsamiające się z społecznością,
i takie arcykapłaństwo. Dlatego myślę, że jest ważne, jak wyglądały realia, kultu starotestamentowego, ponieważ centralny list, który to wyjaśnia, to jest list do Hebrajczyków, a list do Hebrajczyków zakłada, że czytelnicie, jak wyglądała świątynia jerozolimska. List do Hebrajczyków zakłada, że czytelnik wie, co w tej świątyni robiono, w szczególności, co robił tam arcykapłan, i zakłada, że czytelnik się zorientuje, dlaczego Pana Jezusa nazywamy arcykapłanem i co też to może oznaczać. Że wszędzie z ludów, do składania ofiar, że wchodzi do miejsca świętego z krwią swoją, a nie krwią cudzą. I zobacz, mam takie trzy przykłady z listu do Hebrajczyków, które też nam pokazują tą wielopostaciowość ofiary. Widzicie, dzisiaj staramy się rozszerzyć pojęcie ofiary. Nie chodzi o to, żeby jedno jakby usunąć w cień, a drugie wyeksponować. Nie, to jedno pojęcie ofiary, krzyż za nasze grzechy, na pewno absolutnie ważne i centralne. Chodzi o to, żeby je rozszerzyć, żeby zobaczyć, że pojęcie ofiary jest szersze. A więc następne. Takie trzy przykłady z listu do Hebrajczyków. Hebrajczyków 2:9, gdzie jest z początek listu, jest to takie najbardziej posłuchane, takie najbardziej znane pojęcie. Hebrajczyków 2:9. Jezus za wszystkich zaznał śmierć. Krzyż. Za wszystkich, bo wszyscy są grzesznikami. Dobrze. Ale zobaczmy Hebrajczyków 6:20. Pan Jezus wszedł za zasłonę za nas. A? Nie tylko umarł na krzyżu za nas. Wszedł za zasłonę za nas. Co to znaczy za nas? Widzimy, ile uwagi się poświęcało właśnie od tych czasów reformacyjnych, co to znaczy, że umarł za nas, jakieś takie jurydyczno-prawnicze kategorie. A być może w takiej świątyni, takiej bazylice starochrześcijańskiej czy cerkwi prawosławnej bardziej się myślało o tym, co to znaczy, że wszedł za zasłonę za nas. Za zasłonę oczywiście, za zasłonę, która dzieli ten świat od nieba, tam wszedł za nas. Co to znaczy za nas? Jako reprezentant, który pociągnie resztę za sobą. Tych, których nazywa swoimi braćmi. Ewidentnie po to, żeby ich tam stopniowo wprowadzać. A zobaczmy Hebrajczyków 13:20. Bóg wywiódł z pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec. To jest aspekt wstąpienia do Szeolu. Pasterz owiec. Ciekawe, że tak jest nazwane. Tak nie, że Pan Jezus był pasterzem owiec tu na ziemi, mówi paść baranki mojej Piotrowi, ale okazał się też pasterzem gdzie? W Szeolu. Tam się okazał też pasterzem owiec. Stąpił do Szeolu też za nas. Ukrzyżowany za nas. Pogrzebany za nas. Wstąpiony do Szeolu za nas, w niebo wstąpił za nas, siedzi po prawicy Ojca za nas. To wszystko jest w liście do Hebrajczyków. Bóg wywiózł pomiędzy zmarłych wielkiego pasterza owiec. Domyślę, te owce poszły za pasterza. Tyle różnych twarzy czy obliczy tej ofiary Chrystusa, tego, co to znaczy, że złożył ofiarę, cały czas pamiętając, że ten, który jest ofiarą, to jest ten sam, który tę ofiarę złożył. I może dobra okazja we współczesnym świecie przypominać częściej, czy chętniej ten drugi aspekt, bo wydaje się, że tak z biegiem wieków, a może nawet tych 1003 Bóg został tak stopniowo wytłumiony i zapomniany. I dobra okazja.